Najwięcej widzów, było aż ponad 70 tysięcy, oglądało mecz w Kijowie, gdzie miejscowe Dynamo podejmowało w pucharze UEFA MPK Budapeszt. Kijowianie od początku ostro ruszyli do ataku i już po pół godzinie prowadzili 3-0 po bramce Protasowa i dwóch golach Raca. Po przerwie, oszczędzając nieco sił na rozgrywki ligowe, w których drużyna Łobanowskiego myśli jeszcze poważnie o mistrzowskim tytule, Jakowienko zdobywa czwartą i ostatnią bramkę w tym meczu. A do obejrzenia fragmentów najciekawszych spotkań pierwszej rundy pucharów zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj na godzinę 22:30 w programie pierwszym audycji Po Pucharach.